sobie straszne historie przy ognisku. Tak jak ja teraz, gdy nagle... Już mieli piec sobie kiełbaski. To był idealny letni wieczór. Przynajmniej na to wyglądało. Nagle chmura gryzącego zapachu otoczyła obozowiczów. Czy to były gazy po kiełbaskach? Nie. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że straszny, potworny, ale i odlotowy potwór z ogromnymi kłami i szorstką skórą zrobił coś niewyobrażalnego. Wysysacz wysnął całe mięso z kiełbasek! Wszystkie kiełbaski były puste! Moja kiełbaska! Czasem, gdy zapadnie cisza, podobno nadal słychać warczenie tego potwora.